Witam serdecznie, z tej strony Andrzej, Stefan Kłebek 9, Maria, Ewa, a w dzisiejszym odcinku chciałbym przetestować urządzenie firmy Baofeng, model UV17E. Wiem, że czekaliście na ten materiał. Będę starał się przetestować to urządzenie na przemienniku. Zobaczymy, jak mnie słychać oraz jak my będziemy, z jaką jakością odbierać przemiennik. I będę też chciał pokazać jakąś przykładową łączność w paśmie 2 metry bezpośrednio poza przemiennikiem. Też będę chciał poznać opinię, jak słychać z tego urządzenia. I uwaga, moi drodzy, ogłaszam kolejny konkurs. W konkursie będzie można zgarnąć zupełnie za darmo właśnie tego Baofenga, czyli model UV17E. Wystarczy zostawić łapkę pod filmem oraz komentarz. Komentarz bardzo ważny. Bardzo ważna sprawa, ponieważ wśród komentujących zostanie rozlosowane to urządzenie. Warunki są tak naprawdę dwa. 200 łapek pod filmem i komentarz, tak aby wziąć udział w losowaniu. Także zachęcam do zabawy, a ja już przechodzę do uruchomienia urządzenia. Już wcześniej sobie zaprogramowałem tutaj przemiennik 145 662,5. Jest to przemiennik na Koskowej Górze. Zawołam na tym przemienniku. Poproszę o raport i zobaczymy, jak to będzie słychać. Sprawdzę, czy przemiennik w ogóle się otwiera. Tak, przemiennik się otwiera. Wywołanie ogólne na przemienniku Stefan Kłebek 9, Maria Ewa. Stefan Kłebek 9, Maria Ewa. Proszę o raport. Pokój i dobro. Witam przemiennik na Koskowej Górze. Stefan Roman 9, Paweł. Cisza, nie ma nikogo na przemienniku, to spróbujemy może na innym. 1, 4, 5, 7, 7, 5. Ustawiłem teraz częstotliwość przemiennika tarnowskiego. Zobaczymy, może akurat ktoś tutaj się nam zgłosi. Roman 9, Adam. Proszę o raport na przemienniku. Tu jest Q9, Maria Ewa. Na przemienniku Stefan Kłebek 9, Maria Ewa, proszę o raport. Piątka czysta, dysku 9, Adam, Olga, Maria. SP9, Adam, Olga, Maria, tu Stefan Kłebek 9, Maria Ewa. No dziękuję za piątkę, imię moje Andrzej, nadaję z Bochni. Testuję takie urządzenie przenośne Baofeng UV17E. Powiedz mi, czy mnie głośno słychać, wyraźnie, jak to tam wychodzi u ciebie. Proszę bardzo, tu jest Q9, Maria Ewa. No, z tej strony SQ9, Adam, Olga, Maria, Marek, Starnowa. No, cześciutka piątka, bardzo głośno słychać. No, jak to z przemiennika. A praktycznie, jakbym się wychylił przez balkon, to jakby było jasno, to może bym go widział. Wam może, ja wiem, że 20 km może do niego, tutaj może troszkę mniej. No okej, Marku, dziękuję za informację. W takim układzie pozdrawiam, miłego wieczoru życzę i do usłyszenia. 73. No dziękuję, no ja tu też nowy nabytek z Kwaczęga kupiłem na Ali i tak właśnie czasem sprawdzam. No, słychać cię poprawnie. Co prawda mogłoby być troszkę głośniej, a powiedz mi, czy wgrałeś sobie do tego Kłaczęga nowe oprogramowanie? Czy jesteś na fabrycznym softcie? Tu jest Q9, Adam, Olga, Maria. No, wgrałem Exumera 22 chyba model, ale jakoś nie jestem chyba zadowolony. Wydaje mi się, że mam mniejszą czułość. A no widzisz, to trzeba przetestować, ponieważ no, różne są te wersje. No i wybrać dla siebie jak najbardziej optymalną. No, fajnie, Marku. Jeszcze raz dzięki za próby. Pozdrawiam.
Dobrej nocy życzę i do usłyszenia. USQ9 Maria, Ewa, Ewa. No, dziękuję, 73, do usłyszenia. No, jak widzicie i słyszycie, urządzenie... Baofeng UV17E całkiem przyzwoicie działa. Do przemiennika mam pewnie w linii prostej około 40 paru kilometrów. Wiadomo, że jestem na antenie stacjonarnej, ale bardzo czysto, głośno, wyraźnie, bez żadnych problemów. Jeszcze chciałbym przeprowadzić test na przemienniku SR9P, ale... ale nie ma nikogo w tym momencie, kto by się mógł zgłosić. Ale jeszcze sprawdzę tutaj na przemienniku w Limanowej. Chyba tam jest inny ton CTCSS. No to sobie ustawimy. Tam jest chyba 107,2. A nie, taki jest. No to ciekawe. Może 103,5? Tak, tu jest 103,5 herca. Przemiennik odbiera całkiem przyzwoicie. Zapytamy, czy ktoś nas będzie słyszał, czy nie. Na przemienniku Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa, proszę o raport. Na przemienniku Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa, proszę o raport. Roku 9, Maria Ewa Ewa, SP7, Jadwiga Stanisław, 5-9. SP7, Jadwiga Stanisław, tu Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa. No dzięki za piątkę, również na piątkę odbieram, Andrzej w Bochni. Testuję takie radio jak Baofeng UV17E. Powiedz mi, jak to modulacyjnie słychać. SP7, Jadwiga Stanisław, tu Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa. No, cześć Andrzej, Jacek Buzko. Bardzo dobrze, bardzo dobra modulacja. Taka wpada w ucho, bo dużo wysokich tonów, cicha nie jest. Na piątkę, nie ma do czego się przyczepić. SP9, Maria Ewa Ewa, SP7, Jadwiga Stanisław. Tak, SP7, Jadwiga Stanisław, tu Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa. No dziękuję za informację, dziękuję za raport. Ja ciebie odbieram również na piątkę, głośno, czysto i wyraźnie, bez najmniejszych problemów. Pozdrawiam, dobrej nocy życzę, do usłyszenia. Tu SQ9, Maria Ewa Ewa. Dzięki Andrzej, dobrego wieczoru, dobrej nocy i pozdrawiam do następnych spotkań. SQ9, Maria Ewa Ewa, kończę SP7, Jadwiga Stanisław, hej. No dzięki, do usłyszenia. Jak słyszycie, ten skrzat, może nie taki skrzat, ponieważ to urządzenie jest dość sporych rozmiarów, działa całkiem przyzwoicie. Dobrze, to spróbujemy jeszcze może zawołać lokalnie, może ktoś się nam tutaj zgłosi, albo nie, zobaczymy. Na 144 537,5.
Wywołanie ogólne, ogólne wywołanie. Tu Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa. Stefan Quebec 9, Maria Ewa Ewa zaprasza do łączności. Tak, SP9JZW, tu SQ9, Maria Ewa Ewa. No powiem ci, Andrzej, jeszcze taka sytuacja, że miałem pauzę w nagrywaniu włączoną, także nic się nie nagrało, to będę cię jeszcze raz prosił o raport. No zdarza się. Ja cię odbieram bardzo dobrze, także będę się powtarzał. Odbieram cię na piątkę bez najmniejszych problemów, audio dobrej jakości. Powiedz mi, jak ty mnie odbierasz. SP9JZW, tu SQ9, Maria Ewa Ewa. No potwierdzam. Pokazuję tutaj na tym kwaczęgu, z którego w tej chwili nadaję. Pokazuję, że na S9 i piąteczka, także bez żadnego problemu, bez żadnego niczego, bez szumku. No zresztą tak jak zwykle tutaj lokalnie między nami nie ma aż tak zabójczej odległości, żeby to było źle słychać. Można powiedzieć, jakby nie drzewa, jakieś tutaj krzaki, to by anteny się może widziały nawet. Tak to wygląda. Także jeszcze raz, piąteczka, S9, Andrzej Bratucice i Mike do ciebie, SQ9, Maria Ewa Ewa, Stefan Paweł 9, Józef Zosia Wanda. Tak, SP9JZW, tu SQ9, Maria Ewa Ewa na testach urządzenia Baofeng UV17E. No, to dobrze, bo z reguły to nadaję z mojego ESUFTM500, a dzisiaj właśnie podłączyłem pod antenę zewnętrzną tego właśnie Baofenga. No, moc nadawcza jest tutaj ustawiona na maksimum, czyli pewnie około 5 W. Na pewno więcej tutaj to urządzenie nie posiada, nic tutaj więcej producent nie podaje na temat mocy, tylko 5 W, więc nic tu więcej ode mnie nie jest. Jeszcze powiedz mi, na jakim poziomie głośności mnie słyszysz? W sensie, czy to jest głośno wyraźnie i jaki jest, jaka barwa modulacji? SP9JZW, tu SQ9, Maria Ewa Ewa. Tak, powiem, że na mój uchometr w tej chwili to nie ma żadnej zmiany w twojej modulacji. Słyszę dobrze, wyraźnie, elegancko, bez żadnego problemu, bez szumu, bez jakiegoś tam podkładu, bez niczego. Modulacja jest, no powiedzmy sobie, dynamiczna, o, bym tak powiedział. Bardzo, nie ma jakichś tam przesterowań, przesyceń, czy jakichś innych tam rzeczy, czy basu. Tak, idzie to na normalnym poziomie, nazwijmy to na normalnym poziomie, tak na jakim się rozmawia między sobą. No, tak to wygląda. Proszę, Andrzej. Tak, SP9JZW, SQ9, Maria Ewa Ewa. No okej, okay, fajnie, Andrzej, dziękuję za cenne informacje. Na pewno widzowie będą zainteresowani, ponieważ pod filmem, gdzie prezentowałem to urządzenie, były pytania w sensie takim, żeby przetestować to urządzenie, jak to słychać, jak działa w jedną i w drugą stronę, także na pewno zainteresowanie będzie. Fajnie, to tyle z mojej strony, ja dziękuję pięknie za testy, miło było porozmawiać, no i myślę, że do usłyszenia już niebawem. SP9JZW, tu SQ9, Maria Ewa Ewa. No super, potwierdzam wszystko w 100%, bez żadnego problemu, bez niczego. Ja tu jeszcze właśnie za chwilę to popatrzę, co to za ustrojstwo jest i tam idę do siebie na górę jeszcze coś podłubać. No i trzeba się będzie wyłożyć do spania, żeby jutro rano wstać, jak to się mówi, rzeźki. No. Tak to wygląda. Na razie dzięki za króciutkie QSO i do usłyszenia. Jak coś, to wrzeszcz tutaj, wołaj, Łukasz jest na czujce cały czas, także problemu nie ma żadnego. Jak coś będzie potrzeba, to będziemy się tutaj zgadywać, dogadywać. Na razie do usłyszenia. SQ9 Maria Ewa Ewa, SP9 Józef Zosia Wanda. Tak, tu SQ9 Maria Ewa Ewa. No dzięki, Andrzej, pozdrawiam również Łukasza. I do usłyszenia, miłego wieczoru, hej. No cześć, do usłyszenia. No, jak słyszycie i widzicie, urządzenie Baofeng UV17E to działa całkiem przyzwoicie, naprawdę.
Ja tutaj nie widzę jakiejś różnicy między na przykład fabrycznym moim urządzeniem JESU FT5D. I jeszcze były takie pytania, czy to urządzenie się przytyka, czy coś się z nim dzieje. Tak jak mówię, u mnie antena Diamond X510, 8 metrów nad ziemią. Żadnych tutaj przytykań nie słyszałem, ani nie zauważyłem. Także nie wiem. No, sami ocencie. Ja uważam, że to urządzenie za ten pieniądz chodzi całkiem przyzwoicie. Jest dobrze wykonane. Na pewno wykonanie moim zdaniem, oczywiście ktoś może mieć odmienne zdanie, jest całkiem dobre. Śmiem twierdzić, że jeżeli chodzi o jakość wykonania, to będzie lepsze niż Quacheng i lepsze niż UV5R oraz UV82. Naprawdę to urządzenie jest takie masywne, solidne. Czuć, że leży w dłoni. Ładowanie poprzez USB-C, ale to już prezentowałem. Także to też na plus. Dodatkowo można samą baterię ładować, także to też fajnie, nie trzeba ładować poprzez stację dokującą. Także myślę, że przybliżyłem co nieco na temat tego modelu i jeszcze raz przypominam o konkursie do zgarnięcia zupełnie za darmo to urządzenie. To tyle, dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Pozdrawiam i do następnego zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.